ja pierniczę, to jest chyba glon. Dzień dobry kochani, witam was w dzisiejszym filmiku. Przygotowałam dzisiaj dla was filmik, w którym będę testowała najdziwniejsze przysmaki, które znalazłam w Hongkongu. Dzisiaj byłam na spacerze, kupiłam wszystko tak naprawdę, co nie miałam pojęcia czym jest, nie rozumiałam chińskich napisów, nie było nic po angielsku, w związku z czym postanowiłam sprawdzić, co jedzą ludzie w Hongkongu. Dobra, zacznijmy od pierwszej lepszej rzeczy. Jest to coś takiego, znalazłam to za 3 ichnie dolary w sklepie. Wygląda mi trochę z zewnątrz jak boczek, ale zobaczmy. Nie, to nie pachnie dobrze. To jest na 90% ryba. Klejąca, suszona ryba. No dobra, jak test to test, muszę to ugryźć. Wiecie co? Strasznie słone. Sorry. Nie. Nie. Dużo pieprzu, słone. Na początku smakuje trochę jak takie chipsy bekonowe, ale jak po dłuższym czasie to pożyłam, to po prostu czujecie jakąś dziwną starą rybę z pieprzem i solą. Cokolwiek to jest, jakkolwiek to się nazywa, nie kupujcie tego. Dobra, może przejdźmy do rzeczy bardziej owocowych, może bardziej przypadną mi do gustu. Wiem, że to na pewno jest coś z mango, bo widzę mango na opakowaniu i tyle tylko wiem. Widziałam, że pełno osób brało to do koszyków w sklepach, tak więc zobaczmy, może to akurat będzie dobre, mam nadzieję. Jeżeli to też będzie niedobre, to nie wiem, czy dotrwam do końca filmiku. Pachnie ładnie. W środku taki żelek. To będą chyba żelki. Spróbujmy. No. I takie rzeczy mogę jeść. To kosztuje 10 dolarów ichnich, czyli jakieś 5 zł taka torebeczka, ale naprawdę spoko. Żelki o smaku mango. Tak naprawdę w sumie może nic specjalnego, ale po tym co przed chwilą spróbowałam, to chyba wszystko będzie mi smakować, ale to zdecydowanie. W skali od 1 do 10 daję 8, bo nie przypadam za żelkami, ale jest okej. Dobra, lecimy dalej. Nie wiem o co chodzi, znalazłam coś takiego, to było strasznie tanie, aż podejrzanie tanie, tylko 3 dolary, więc jakieś złoty 50. Nie mam pojęcia co to jest, nic nie ma napisane, tylko taki, widzicie? Takie jakieś suszki w środku. Mam nadzieję, że to nie są żadne robale. No, może nie pachnie zachęcająco, ale dajmy temu szansę. Konsystencja żelka, jak widzę. Wydaje mi się, że oni lubią taką konsystencję żelków. Wszystko tutaj jest w takiej konsystencji. Wiecie co? Boję się po prostu, co to jest. Naprawdę zaczynam się bać. Być może właśnie na waszych oczach zjem coś ohydnego. Ja o tym nie wiem, a może wy wiecie. Jeżeli ktokolwiek rozumie, co to jest, dajcie znać, a jeżeli to coś strasznego, to lepiej nie dawajcie. W każdym razie, uwaga, jem. Albo może nie. Nie wiem, co to jest, słuchajcie. To jest takie słodko-słone. Zdecydowanie nie jest to coś, co bym kupiła ponownie. I trochę się boję, co to jest. Cholera, co ja właśnie zjadłam? W skali od 1 do 10? No nie wiem, słuchajcie. Bo nie wiem, co to było i jak to powinno smakować. Ale to raczej nie są moje smaki. Dajmy temu 5, bo w porównaniu do tego, co zjadłam jako pierwsze, to jest naprawdę genialne.
Dobra, dalej mam rzecz, która myślę, że będzie spoko, nie obawiam się, ponieważ z tego co widzę, to są to chyba orzechy w jogurcie. Powinno być dobre. Powinno. Dobra, więc pierwsze wrażenie, uwaga. I na to czekałam. Pachnie obłędnie. Pachnie nawet trochę jak karmel, albo nie jak toffee. No, wygląda w sumie jak zwykłe nerkowce, ale to na pewno jest to zwykłe nerkowce, bo pachnie jeszcze czymś. Nerkowce w jogurcie, nie za słodkie, ale o Jezu. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie znajdę takie nerkowce w jogurcie w Polsce, piszcie w komentarzach. To jest po prostu obłędne, uwielbiam. 10 na 10, jeżeli nie ma tego w Polsce, a jesteście w Hongkongu, to jest must have. Jest jedna rzecz, którą widziałam w trzech sklepach. Kiedy to widziałam, odchodziłam najdalej jak mogłam, jednak jak zobaczyłam to już w trzecim sklepie, mówię, dobra, spróbuję. Nazywa się Big Sheet, ale to nie to, co myślicie. Wiem, to zabrzmiało fatalnie. Okej, spróbujmy. O, jest dużo tego. Na pewno wszystko zjem. Dobra. Generalnie obrazek mnie jakoś nie zachęca. Ten koleś nie wygląda jakby. Raczej wygląda jakby w drugą stronę. Wiecie o co chodzi. Obym ja tak zaraz nie skończyła. Najpierw zobaczmy, co to jest. Ja pierniczę, to jest chyba glon. To jest chyba taki glon jak do sushi. Daje rybą. Daje ostro rybą. Kurde, zastanawiam się, o co im chodzi. O co im chodzi z tymi suszonymi rybami? To tak jak u nas w każdym sklepie znajdziecie paczkę chipsów przy kasie, tak tu suszoną rybę, po prostu. Jakiś obłęd. A to nie jest takie złe. To smakuje jak suszony glon do sushi, faktycznie. Ale wiecie, co mnie najbardziej zastanawia w tym wszystkim? Znajdziecie to normalnie przy kasach, tak jak w Polsce. Znajdziecie przy kasach w sklepie zazwyczaj jakąś paczkę chipsów albo batonika. Tak tutaj znajdziecie tego glona. I ja sobie nie wyobrażam, tak jak na przykład, wiecie, siedzicie wieczorem i mówicie, kochanie, pójdziesz mi po czekoladę, bo mam taką ochotę. Tak, czy tutaj wieczorami kobiety na przykład mówią, Kochanie, pójdziesz mi po suszonego glona, bo nie wytrzymam. ale ogólnie, jak ktoś lubi sushi, to w skali od 1 do 10 dałabym temu może 6,5 albo nawet 7. To nie smakuje źle, ale w życiu tego nie kupię ponownie. Dobra, na koniec zostawiam sobie coś, myślę, że fajnego. Natomiast nie widziałam tego również w Polsce. Jest to, słuchajcie, są to takie jakieś ani ciastka, ani czekoladki, tylko jakby kawałki ciasta z kolendrą. Spróbujmy. Dobra, więc. Wygląda tak. Mięciutkie. Pachnie jak czekolada. To jest mega. Jak to ugryziecie, to ma taką dziwną konsystencję, aż się tak rozpada w buzi. Nawet nie wiem, jak to nazwać, bo ani to jest batonik, ani ciastko, bo nie ma tu nic chrupiącego, tylko takie kawałek takiego jakby brownie czekoladowego, ale kolendry to ja tutaj ani nie czuję, ani w smaku, ani w zapachu. Ale to jest ekstra. Daję 10 na 10. Z zewnątrz w ogóle słuchajcie chrupiące, w środku takie mięciutkie, naprawdę rewelacja. Nawet nie wiem do czego to porównać. Nie jadłam czegoś takiego w Polsce, ale no ciekawe to jest, bo to też nie jest takie ciastko. To jest coś, co ma w środku, na zewnątrz jest chrupiące, w środku jest płynne. Smakuje trochę jak czekolada, ale z czymś jeszcze. Nie powiedziałabym, że z kolendrą, no ale najprawdopodobniej patrząc po nazwie, jest właśnie z kolendrą. Podejrzewam, że jak ten filmik się skończy, to i nerkowce w jogurcie znikną od razu. Dobra, kochani, to by było na tyle tych rzeczy, które dzisiaj znalazłam, które były dla mnie najdziwniejsze. Było kilka dobrych rzeczy, ale większość była raczej taka dosyć dziwna i nie za bardzo przypadła mi do gustu. Piszcie, jakie chcielibyście jeszcze filmiki z Hongkongu, póki tu jestem. Chętnie dla Was coś nagram. A, kochani, jeśli chodzi o vlogi z Hongkongu, oczywiście wszystko dla Was nagrywam. Nagrywam dla Was vlogi każdego dnia, tylko jeszcze nie miałam czasu, żeby je zmontować. Natomiast vlogi będą z pewnością. Jeżeli macie jeszcze jakieś filmiki, chcecie, żebym coś dla Was przetestowała właśnie stąd, z Hongkongu,
jakieś dziwne rzeczy, to piszcie w komentarzach, może podsuniecie mi jakiś fajny pomysł. Tymczasem ja się z Wami żegnam, zostawcie oczywiście kciuki w górę i subskrybujcie kanał, ponieważ filmiki będą pojawiać się regularnie.